W poniedziałek 28 października odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Obrady rozpoczęły się od podziękowań dla mieszkańca Bogatyni, pana Damiana Jakubaszka. Narażając własne życie, nie tylko powiadomił służby o zaistniałym zdarzeniu, ale również osobiście zajął się gaszeniem samochodu, co jak państwo wiecie, nie jest rzeczą, powiem, nieryzykowną. Podczas posiedzenia radni wysłuchali wystąpień gości zaproszonych na sesję. Informację na temat bieżącej działalności elektrowni Turów i kopalni węgla brunatnego Turów przedstawili dyrektor Roman Walkowiak oraz dyrektor Cezary Bujak. Cały czas ćwiczymy około 500 MW. Jeżeli podaje niższe wartości, to proszę przyjąć tutaj netto. Moc brutto to będzie się dała około 500 MW. Czyli to jest jedyny wariant. Proszę państwa, oczywiście przygotowujemy to jako jedyny wariant. Też warto w tym momencie zauważyć, że przetarg został unieważniony z jednego powodu. Po prostu oferenci zaproponowali nam cenę taką, za którą można wykupić do 1000 MW. W związku z tym każdy rozsądny po prostu nie sprawi sobie takiej drogiej zabawki, które dwukrotnie więcej miałyby kosztować jak w normalnych standardach rynkowych na świecie. Stąd tutaj ujawnię, że jesteśmy przygotowani do tego wariantu, że jest na wypadek, gdyby nie doszło do tego przetargu, a ten przetarg będzie rozstrzygnięty po 15 listopada, po 15 listopada jest termin składania ofert. Zainteresowanie tym przetargiem jest duże, ale jak mówię, jest stara prawda, mądry zawsze zabezpiecza, w związku z tym nie ukrywam, że wariant drugi, czyli bloku 1000 MW, cały czas nie jest zakopany, on jest tematem otwartym. Żeby, patrząc na to, że te dwa zakłady tutaj, w tym miejscu są strategicznymi zakładami, musimy szczególną przykładać wagę do tego, żeby te zakłady były efektywne. Aktualnie w kopalni jest zatrudnione 3100 ludzi. Nie ukrywam, że to zatrudnienie będzie spadać, ale zrobimy wszystko, żeby to było jak najbardziej racjonalne. Nie mówię tu o zwolnieniach grupowych. Ja mówię o pewnych elementach, które były w naszych historii już robione raz. Pewne zmiany procesów w kopalni, w elektrowni, które wymuszą zmianę również etatyzacji. No w tym, żeby zrobić to po ludzku, czego deklaruję tu, zawsze to mówiłem i będę to powtarzał. Co na przyszłość? No blok 11 to jest nasza przyszłość. Ja mogę ubolewać, że tak późno, ale to możemy tylko porozmawiać. Proszę państwa, ja mogę ubolewać, że nasz kraj tak naprawdę nie ma dzisiaj strategii energetycznej. Mogę ubolewać, że nie określono roli węgla brunatnego w przyszłości. Ale to nie znaczy, że my nic nie mamy robić. My musimy o swój interes, swoje dobro zadbać. W naszym społeczeństwie, jak powiedziałem wcześniej, bezpośrednio czy też pośrednio, niemal każdy z Turowem jest związany. Ja doskonale rozumiem te wszystkie aspekty ekologiczne, które pojawiają się przy różnego rodzaju tematach dotyczących Turowa, ale tak jakby ziemia bogatyńska w tym momencie alternatywy nie ma, to też chcę tutaj powiedzieć w pełni odpowiedzialnie, że będziemy wspierać wasze przedsięwzięcia i będziemy robić wszystko, żeby te przedsięwzięcia i te projekty kończyły się sukcesem. Myśląc i niejako poddając refleksji państwa wypowiedzi, to rzeczywiście trzeba by stwierdzić, że istnieją pewne zagrożenia, ale będziemy starali sobie się tutaj z nimi zmagać i radzić sobie na miarę własnych możliwości. W samorządzie Bogatyni, myślę, macie państwo sojuszników. Myślę, również macie państwo osoby, które nie będą miały odwagę, aby publicznie mówić, jak ważnym dla nas jest Turów. Szanowni państwo, drodzy radni, szanowni dyrektorzy, ja myślę, że te powoli stawiane kroki zamienią się w niedalekiej przyszłości, w taką intensywną działalność i pozwolą nam wszystkim na to,
aby korzystać z tego potencjału. Sesja przebiegała w bardzo przyjaznej atmosferze, a sami goście wielokrotnie podkreślali bardzo dobrą współpracę z samorządem. Ważne w tej chwili, proszę Państwa, działania, które trwały cały czas, pewnie w Radzie Szanownej, znane i społeczeństwu lokalnemu, mianowicie instytucje ekologiczne, które są dość drapieżne w swoich działaniach. Często to są nie tylko ideolodzy, ale ludzie biznesu. Bardzo wnikliwie w tej chwili sprawdzają od przecinku poprzez stronę formalne każdą decyzję, którą burmistrz wydaje. I tu w tym momencie chciałem podziękować na ręce pana burmistrza, na ręce pana sekretarza Daniela Pryca, który włożył tutaj dużo swojej wiedzy, doświadczenia, żeby rzeczywiście sprostać wymaganiom, żeby ta decyzja była niepodważalna, niezaskarżalna. Toż, proszę Państwa, że w demokratycznych warunkach każdy może uwagę złożyć, właśnie się wyskarżać, prawda? Podając pozew, jest to normalne i na tym się nie wolno obrażać. Uspokajam, że jestem przekonany głęboko, że jest to jeden z najlepszych dokumentów, które dzisiaj w Europie i uważam, że najlepsza inwestycja w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego. Niemniej jednak powiedziałem, że ekolodzy od ataków na platformie wiertniczej, prawda, coś miało miejsce w Rosji, nie ma żadnej inwestycji w Europie, na tym razie w jakiś sposób nie było protestowane. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że te obowiązki, które spoczywają na gminie Bogatynia, praktycznie są zakończone. Są zakończone, z czego bardzo się cieszę. Oczywiście absolutnie nie traktuję tego jako swój własny osobisty sukces, ale traktuję to jako zbiorowy wysiłek zarówno urzędu, chcę szczególnie podkreślić rolę tutaj Daniela Fryca, sekretarza gminy, który bardzo wiele pracy włożył w to, abyśmy nie narazili się, w cudzysłowie mówię, ekologom i nie wyprodukowali czegoś, co może stanowić źródło kontrowersji, czy też być przyczynkiem do tego, aby na którymś tam etapie próbować negować naszą politykę w tej sprawie. Te zakłady funkcjonują w otoczeniu środowiska. Tak się złożyło, że na terenie gminy Bogatynia. Jeżeli oddziałują w jakiś sposób niekorzystny, to głównie na mieszkańców i teren gminy Bogatynia. No, ja to dostrzegam. Tak jak również dostrzegam coś, co się nazywa społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jestem zwolennikiem, żeby ten biznes brał na siebie pewne obowiązki, oczywiście w ramach obowiązującego prawa. I zawsze będę starał się być człowiekiem dialogu. Mam nadzieję, że tu drogą konsensusu, rozmów i dialogu, jeżeli będą sprawy sporne, a na pewno będą, nie ukrywajmy się, bo nie wszystko jest pięknie, ładnie, to w ten sposób te sprawy będziemy rozwiązywać. W dalszej części obrad swoją koncepcję przedstawił pan Artur Toronowski, prezes spółki Citronex, która na terenie gminy buduje szklarnię do całorocznych upraw pomidorów, ogórków oraz pieczarek. W trakcie wystąpienia prezes podkreślił wielkość i znaczenie tego typu inwestycji, a także dziękował Radzie oraz burmistrzowi za pozytywne rozpatrywanie wszelkich wniosków związanych z realizacją tej inwestycji. Cieszę się, że mogę przedstawić Państwu mój pomysł. Jestem przekonany, że będzie dużo pracy i to będzie też rozwojem dla miasta i gminy Bogatynia. Nasza farma będzie naprawdę tutaj służyła wszystkim całemu społeczeństwu bardzo elegancko. Poza tym ja przygotowałem dla Państwa na próbę pomidorki, można się częstować. Chciałbym pokazać, jakie pomidory będą, ponieważ takie pomidory już mamy, już produkujemy w Siechnicach. Tymi pomidorami zdobyliśmy cały kraj. Wszystkie sieci od nas odkupują te pomidory. Produkujemy ich około 10 kilów dziennie. Chcemy na tym terenie stworzyć pierwsze 10 hektarów. We Wrocławiu już posiadamy 40 hektarów. Dwa tygodnie temu kupiliśmy na przetargu w Bogatyni 90 hektarów ziemi. Po drugiej stronie też, gdzie są te pofałdowane tereny, chcemy ten sprzęt przerzucać i z automatu właśnie już równać pod następne szklarnie. Proszę Państwa, serdecznie chciałbym podziękować całej grupie, zespołowi, którzy pracowali właśnie nad naszymi dokumentami, a w szczególności panu Frycowi Danielowi, który naprawdę dużo wkładu wniósł to wszystko i ten cały jego zespół, ludzie pracowali nad tymi dokumentami, bo mnóstwo było, czasami się to nie zgadzało. Natychmiast dostawaliśmy
sygnał, żeby wymienić tamto, tamto, pomagali nam naprawdę, a pan Andrzej, burmistrz Szmielewicz, naprawdę kontrolował to bardzo poważnie. Ja jestem bardzo zadowolony ze współpracy i namawiam wszystkich, tak jak mówiłem, żeby w tą gminę tutaj przychodzili ze swoimi monetami, inwestowali i tutaj robili biznes. Kolejnym punktem sesji była informacja na temat przygotowań do sezonu zimowego, którą przedstawił prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bogatyni, pan Marek Berner. W dalszej części radni podjęli uchwałę o zmianach w budżecie gminy, które szczegółowo omówiła skarbnik gminy Bogumiła Wysocka. Sesję zakończyły interpelacje i zapytania radnych.